Witajcie, jesteś z Funwoderion i w tym odcinku Flash uratuje Iris z The Mirror Dimension w nowym odcinku omówienia The Flash sezon 7, odcinek drugi. Odcinek zaczynamy właśnie od właśnie pożegnania Wellsa, właściwie wszystkich Wellsów, gdzie naprawdę wzruszająca scena jest właśnie, gdzie nasz Barry mówi, że zawsze mu pomagał. Zawsze był właśnie jakiś tam pomysł im dawał. No i teraz mają wiele pytań, a go nie ma właśnie, co jest naprawdę wzruszające. No i widzimy też jakby takie muzeum Flasha, czyli no coś, co widzieliśmy w sezonie 5 w przyszłości, kiedy tam córka Barry'ego, Elena Nora właśnie miała flashbacki z przyszłości. Widzimy tutaj kostium Jessie Quick, po lewej stronie, widzimy po prawej stronie kostium tego właściwie Firestorma. No i tutaj mamy tak właściwie na samym środku właśnie ten pas właśnie Wellsa, nasza Wellsa, moi drodzy. Więc to naprawdę, jak widać, Muzeum Flasha się buduje. Bardzo mnie to cieszy. Widzimy tutaj właśnie dosyć smutną scenę, gdzie właśnie Joe, czyli coś na przykład tutaj pojawia ojczym właśnie Barry'ego, czyli Joe West, no pociesza Barry'ego, żeby się nie obwiniał, że ją znajdą. No i Barry właśnie mówi w to, co było w promo, czyli że właśnie Bloodwork użył tego właśnie i inni właśnie super złoczyńcy, nawet Savatar tego użył, że właśnie jego serce jest właśnie największą bronią, którą mogą właśnie jego przeciwnicy, złoczyńcy, jego wrogowie wykorzystać przeciw niemu. A Joe po prostu go pocieszył, no i powiedział, że znajdą Iris, chociaż chyba no to nie będzie łatwe zadanie, ale myślę, że właśnie się uda dzięki właśnie Speed Force, nowemu Speed Force, które tam mają właśnie, pewnie będą nowe moce Barry'ego, a to jeszcze zobaczymy. Allegra widząc zdjęcie, patrzy na zdjęcie Wellsa, no i właśnie się użala, bo dla niej jest to podwójnie dotkliwe właśnie, bo podczas właśnie tego, kiedy umierał przed śmiercią, powiedział, że jest jej ojcem z innego wymiaru, więc no to naprawdę jest dla niej druzgotące, gdzie wcześniej był po prostu gościem, który jakoś za mocno się nią interesował, to teraz właśnie no wie dlaczego. Ona go odpychała jakby, więc no. No musi się obwiniać za to. I właśnie podczas tego zostaje właśnie maila od Iris z Mirrorverse, no z właśnie tego lustrzanego wymiaru właśnie, że Eva is watching us, be careful, meet at speed lat o 19, nie? Więc no, się spotkamy w tym Mitsubie i Eva ich obserwuje cały czas, no bądź ostrożna, to jest tak, właśnie tak, czyli Camilla i David się spotkają z nią o 19, jak to wygląda? Aczkolwiek myślałem, że to Iris posuje jakiś plan na właśnie wyciągnięcie i właśnie z tego Mirror Dimension, czy jakiś pomysł podsuje na pokonanie Camilli, znaczy tej, nie Camilli, tylko Eva, na właśnie pokonanie Ewy. No i właśnie Barry i Cisco właśnie rozmawiają właśnie na temat tego, co się znajduje właściwie przed nimi, czyli właśnie portal, który ma otworzyć wejście do Mirrorverse, no i to wyciągnięcie Aris i Camilli z właśnie tego wymiaru, no ich dziewczyn tak właściwie, więc no mają motywację chłopaki co do tego, żeby jak najszybciej to zrobić. I widzimy właśnie nową moc Barry'ego znowu, który jest na Speedforce, czyli właśnie o, gdy właśnie tylko Cisco dotknął właśnie tej tablicy gdzieś, bo się zaświtało w łodzi, a właśnie to było to super szybkie myślenie, które no bardzo cały czas miał, jakoś jego nie używał. Czyli wpadł na ten pomysł, zanim Cisco go właśnie wypowiedział, wpadł na niego, więc no, Barry, to jest na pewno jego nowa supermoc, tym nowym Speed Force powiązana, więc no, to jest jakby, to jest super cool. To było dosyć właśnie dziwne, ale też super śmieszne, to było właśnie dosyć zabawne, kiedy właśnie Barry wymawiał właśnie to, zanim wpadł na to Cisco, no i właśnie Cisco też to skomentował, że you are freaky, więc no to też był właśnie taki dosyć fajny żartik ze strony właśnie tutaj naszego Cisco, jak zwykle. Następna scena, właśnie spotykamy, no jakby patrzymy właśnie na, no,
Nasza Iwa rozmawia z naszą, kurczę, dawno znajomą z poprzedniego sezonu, czyli właśnie pani od światła, która właśnie ma moc światła. No i jest fajna się. Jej moc jest fajna, ale dopiero gdy świeci światło, zamknie się w ciemnym pokoju, to traci swoje moce, tak a propos, więc no to nawet ja bym mógł ją załatwić w ten sposób, bym zasłonę zasłonił ze swoim pokojem, ale mniejsza o to. Właśnie Iwa się pyta, czy nie widzi, że coś jest właśnie z nią nie tak, czy coś innego. A ta właśnie pani od światła jej odpowiada, że no jedynie, że jest zmęczona. Potem wpada na coś, że ona może przed nią odkrywać Iwa, ale Iwa oczywiście ją zbywa, mówi, że nigdy, ależ skąd, więc no. Taka rozmowa, jak widać, Iwa się przyjęła tym, że jest tylko duplikatem z Mirror Damage, a nie prawdziwą sobą, prawdziwą Iwą. Dobra, i oczywiście tutaj Berego właśnie. Berego właśnie tutaj zaczęli właśnie badać jego mózg. I teraz nie, mówi, że jest geniuszem. Teraz nie jest geniuszem. Po prostu umie myśleć szybko. Oczywiście to jest jego supermoc. Wcale nie miał tak w poprzednich sezonach. Nie było właśnie sceny, właśnie gdy Savatar był, że gdzie by wszyscy tak się wolno poruszali, a on po prostu tak myślał szybko. Nie, wcale tego nie było. Oczywiście, że było w poprzednich sezonach. Miał zawsze tą moc, tylko teraz jakaś bardziej wypuklona, czy mu się bardziej to ulepszone było. Ja myślę właśnie, że on jest po prostu tak szybki, że już te im myślenie nawet jest lepsze. Nawet w poprzednim sezonie Caitlin mówiła do niego, żeby oszczędzał swoje siły, żadnego biegania, ani też myślenie, więc tę moc już miał wcześniej. Okej, dobra, już możemy przejść dalej, chyba tak. Dobra, i był właśnie, testowali tego super myślenie. I Barry miał właśnie taką, Cisco miał taką super tam kwantum kulkę i właśnie rzucić nią, Barry się odwróci, no i w co ona uderzy, nie? Ten mówi, że to uderzy tam w lampę, to, tamto i... No i wszystko się właśnie przewidział, więc no jest teraz no super mózg, no tego raczej tej mocy akurat nie miał, więc no mogę powiedzieć, nie, że teraz, no jakby ona została zupgrade'owana, nie? No nie powiedziałbym, że to jakaś nowa moc, ale no niech, okej, starczy. No i Barry używa właśnie super myślenia, dzięki właśnie szybko wpada na to, co nawet i Cisco by musiał naprawdę długo, długo myśleć. On po prostu w sekundę wpadł na to, na rozwiązanie, właśnie na wejście do portalu, co jest potrzebne, więc no. W sumie on teraz Cisco chyba bardzo nie potrzebuje, bardzo, bo sam może wszystko wpaść właśnie dzięki temu. I powrót starej znajomej, Iwa właśnie pragnie właśnie ukraść ten właśnie wynalazek swojego męża. Flash i Cisco ją obserwują, a tutaj nagle pojawia się nasza stara znajoma, czyli Killer Frost, czy też może i Frost, teraz powinniśmy o niej mówić, no chyba Frost bardziej. No i właśnie dzięki rozproszeniu przez Killer Frost, Flashowi udaje się właśnie ukraść od Eevee jej prędkość, jak widzicie, czyli właśnie ten poruszanie się z prędkością światła już jej nie pomoże właśnie. No, właśnie udało się dla Flasha skraść jej prędkość, więc no teraz raczej powinno się udać do Mirror Dimension, dostanie dzięki Tachyon Device właśnie, które widzicie na jego piersi. No i Flash właśnie nie kiwnął palcem w tym momencie właśnie, żeby pomóc dla Killer Frost. I właśnie jedynie Cisco pomógł właśnie jej, gdyby nie właśnie Cisco, to by właśnie Killer Frost zginęła, na pewno. Więc no, nie wiem dlaczego to się stało. Być może dlatego, że Barry nie chciał tracić tej prędkości, której właśnie ukradł dla Iwy. Najpewniej to było powodem. No i Barry dzięki właśnie, kolejna strona właśnie, Barry dzięki właśnie swojemu szybkiego myśleniu ratuje Killer Frost, daje lekarstwo, które przemyślał parę tysięcy razy w swojej głowie, więc no teraz to jest kurczę, samoistnym, kurczę, geniuszem dzięki temu. No i właśnie Barry się teraz tłumaczy, dlaczego nie zaatakował wtedy Ewy, bo istniała tam wtedy właśnie no, szansa, że właśnie Iwa strzeli właśnie w ten Tachyon Device, no i stracił swoją szansę, no a na to nie mógł sobie właśnie pozwolić. Kolejna scena. Ewa wydaje właśnie wywiad właśnie w telewizji, jako ten prezes, ten właśnie firmy.
Właśnie i to teraz Bejry właśnie dzięki obejrzeniu tego materiału, tam analizie, dowiedział się dosyć właśnie w łatwy sposób, że to nie jest Eva McCalling, to właśnie jest właśnie duplikat z tego właśnie powodu, że właśnie to samo Iris też była, miał duplikat właśnie w ostatnim sezonie właśnie, no duplikat Iris, no i też były małe właśnie różnice, co ich różniły, i właśnie to było właśnie to, co właśnie Barry mówi, to nie jest prawdziwa Eva, tak jak w sumie pod koniec ostatniego odcinka się też dowiedzieliśmy o tym. I ten Flav właśnie ogląda to, co było pod koniec właśnie poprzedniego odcinka, czyli właśnie gdy Eva umiera. Jej duplikatem jest ten Mirror Dimension właśnie, gdzie trafia właściwie. I pod właśnie koniec Barry zrobi właśnie coś mega super, co mi się naprawdę podobało, czyli właśnie pokazanie, kim naprawdę Eva jest. Pokazał właśnie na telewizorze właśnie właśnie tego wywiadu, gdzie tam wywiad był, wiecie, i tam był telewizor i Eva mówiła, że no coś teraz zaprezentuje, co zmieni oblicze tam przyszłości, a Barry właśnie hakuje to i pokazuje właśnie śmierć Eva, więc no to będzie naprawdę mega, nie wiem jak się z tego Eva wytłumaczy, ale to było naprawdę epickie. No i przy okazji Eva w szale rani właśnie prezenterkę. I właśnie się cały świat dowiaduje, że nie wiadomo kim ona jest, ale na pewno nie tą Eva, więc no plan Barry'ego się udaje. A Cisco tylko ma kurczę ten rozwalenie mózgu, można tak powiedzieć. Cisco dobrego mindfucka z Caitlyn dostali. No i wychodzi na jaw właśnie, że tylko jedną osobę możemy uratować. Właściwie Team Flash mogę uratować właśnie z Mirror Damage. No i spytajcie, kogo by Barry właśnie wolał, żeby wyciągnęli. No oczywiście, że Iris będzie próbował wyciągnąć i jak najbardziej on to próbował właśnie zachować właśnie od Team Flash. No ale niestety, no wszystko się wydało w sekundę właściwie później, więc no według będzie małe rozdarcie właśnie w Team Flash, a będzie mały kurcze. No będzie mały pojedynek, to już mogę wam powiedzieć w następnych scenach, będzie to. I cały Flash, Team Flash robi głosowanie, gdzie właśnie Kamila, nie wiem dlaczego, ale Kamila wygrywa. To jest naprawdę niesłychane, że już Iris była od początku tego serialu, cały czas im pomagała, a oni tak po prostu chcą się jej pozbyć. No to doskonali przyjaciele, polecam takich przyjaciół, też chciałem takich mieć w sumie. W sumie już lepiej z wrogami byłoby się dla Flasha ułożyć, bo przynajmniej by było wiadomo, kto, o co im chodzi, nie? A tutaj widzicie, najlepsi przyjaciele i są przeciwko, no, Barremu, więc no to jest, no, nie bardzo posunięcie z ich strony. A potem okazuje się, że to tylko była analiza Speed Force, co naprawdę było mega, kurczę, to mi się bardzo podobało, jak to mnie zrobiło w chuja właściwie. Mnie nabrało bardzo, więc no, naprawdę, no, tutaj twórcy mówili, że to nam będzie naprawdę masa tej emocji w tych odcinkach związane, no i nie mylili się, to jest naprawdę super. Co się cieszę, że właśnie to na żywo właśnie to omawia, a nie po obejrzeniu całego odcinka. I Barry właśnie postanawia, mówi to właśnie naszej właśnie Gideon, że właśnie musi zrobić to sam bez żadnych tej pomocy właśnie, więc no, pewnie go to rozumiem. Kolejna scena, właśnie coś tutaj się właśnie spotykają nasi tutaj w wielu miejscach, nasi tutaj bohaterowie właśnie, co zostali właśnie wciągnięci do Mirrorverse. I widzimy właśnie, że coś się dzieje właśnie, Iris mówi, że to jest właśnie efekt uboczny bycie w Mirrorverse, ale właśnie potem się okazuje, że to właśnie Barry im to robi, żeby właśnie tylko Iris mogła się wydostać, więc to jest samolubne z jego powodu, no ale jak, no w pełni go rozumiem, jeśli o to chodzi. Pewnie też jakbym miał wybór taki jak on, to też bym to zrobił. No, innego wyjścia nikt nie widzi, nie? Raczej. Następny ceniec Cisco przychodzi do Barry'ego, mówi, że go właśnie zeskanowało to jego nowe speedwork, że coś jest nie tak. No i odkrył właśnie to, że właśnie, moi drodzy, że właśnie Barry właśnie, no to on utworzył ją dzięki emocjom.
Oni to zrobili bez emocji. No i to był błąd właśnie, bo dzięki temu, a też przez to, właśnie nasze Speedforce zabrało dobrego emocje. Właśnie widzimy, że tutaj jest jak taki wyprany z emocji, no i to jest... No i to właśnie jest dlatego, już nie widzimy, nie, ale to jest jeszcze też jest jeden plus, bo nie widzi, będziemy widzieć już płaczącego Barry'ego, co to jest, no, no jest zawsze coś na plus, nie? Nawet i Barry mówi, że jest dzięki temu lepszy, że nie ma kto go jak skrzywdzić właśnie, więc no to jest dosyć właśnie sporna kwestia, jeśli o to chodzi. No i kolejna scena właśnie dosyć mocno wymiana, jest właśnie Barry i Cisco, gdy właśnie Cisco dowiaduje się właśnie, że Barry chce tylko Iris właśnie uratować. Właśnie wtedy mówi, że no byście zagłosowali na Camille, a Cisco oczywiście mówi, że no i to by nigdy się nie stało, bo nigdy by coś takiego nie zrobił. A Barry tylko opowiada, że, no mówi, że jego emocje sprawiają, że się nieracjonalnie właśnie zachowuje, więc... No właśnie to właśnie podsunęło mu to właśnie szybkie myślenie, więc no myślę, że to, że właśnie by tak zrobił, ale teraz oczywiście wypiera się tego jak to zwykle. No i kolejna scena. Flash versus Team Flash, właśnie gdy Cisco dowiaduje się o tym planie Barry'ego, właśnie nie dowiaduje się, nie zgadza się właściwie na niego, a właściwie to cały Team Flash się na niego nie zgadza, no czyli tak jak właśnie przewidział Barry, więc no. Miał rację z tym, że właśnie im tego no nie mówił, jak widzicie tutaj na tym screenie załączonym. No a moi drodzy, jedyna właśnie odpowiedź Barry'ego na to jakby no zdradę mogła być tylko jedna. No i Cisco właśnie oczywiście pragnął, powiedział, że Cisco, no najpierw w sumie Barry powiedział, że Iris by się na to zgodziła. Cisco mówi, że wcale nie. No i właśnie strzelił właśnie w te... No, Speedforce, żeby je właśnie zniszczyć, a to niespodzianka, Barry właśnie udał, Barremu udało się właśnie to powstrzymać, ten właśnie wystrzał. No i nagle Barry dzięki właśnie tej kulce właśnie, którą badaje ten jego szybkie myślenie. I właśnie Barry pokonał właśnie tych dwóch, kurczę, Cisco i właśnie, i to właśnie Allegra. No ale no, moi drodzy, jest jeszcze jedna właśnie dosyć mocna walka, czyli właśnie dzięki z Killer Frost, czyli właśnie no dosyć wyrównana walka, zwłaszcza na to, że lód, mróz właśnie tą Speed Force ogranicza właściwie prędkość właśnie, jak zamrozicie Flasha, to nie może biegać, nie? To było już poruszone w tym serialu tyle razy, no i na lodzie też nie może biegać, to też jest właśnie było poruszane wiele razy w tym serialu. Nawet kurczę, ojciec właśnie Caitlin, no właśnie ten właśnie złoczyńca, który władał lodem, właściwie ojciec Caitlin, ten Icicul, właśnie no powiedział Flash, że Flash, ty się nigdy nie nauczysz, nie możesz biegać w takiej temperaturze na lodzie, więc no to będzie myślę wyrównana walka, zwłaszcza, że nasza Killer Frost zażyła właśnie Velocity, dzięki czemu też masz super szybkość, co jest też niesamowite. Trochę jak Zoom właśnie zażyła i ma super szybkość plus lód, to jest naprawdę no, dobre połączenie właśnie super mocy. I właśnie jestem też ciekaw, czy to w następnym odcinku nie będzie miało jakiegoś właśnie efektu ubocznego. Pamiętacie, z Zooma zabijało to właśnie, że zażywał ten Felicity X, który miał super szybkość, właśnie powodowało. Ale co my tutaj widzimy, nawet dzięki temu właśnie narkotykowi, czy właśnie temu sterydowi, Katie nie będzie szybszy od Barry'ego, oj nie. To jest, kurczę, naprawdę fajny pomysł, bo tutaj naprawdę mi się to podobało, ta sekwencja jest naprawdę fajnie wygląda. No i widzimy tutaj na złączonym obrazku, no niby właśnie nasza tutaj Killer Frost ma niebieski właśnie, nawet złote, no w biały pochodzący, czyli najszybsza prędkość X-Pis ma, im bardziej biały ten właśnie te błyskawice, tym jest szybszy, no ale Barry jest od niej szybszy, więc no nie bardzo to pomogło właśnie jej właśnie w tej walce. Powiedzmy, jak Barry ją prześciga, jak robi te wszystkie sztuczki, więc no nawet Felicity X nie pomogło dla niej właśnie w tej walce. Właściwie to
Nawet może zaszkodziło. Bo może to być właśnie w następnych odcinkach, może to być właśnie no w skutkach złe, jak to wiecie. Znacie historię Zuma, nie? On też potrzebował prędkości, nie? Tym, żeby się wyleczyć, bo on umierał tak właściwie. Dzięki temu. Full City. No i kolejna scena. Barry mówi, że już nie masz mało prędkości, ci zostało z tego Full City. I właśnie, że twój czas jako speedster się kończy. No a właśnie nasza tutaj Killer Frost mówi, że nie tylko jest speedsterem i właśnie rzuca w niego właśnie piorunem, właśnie tak jak to Barry robi, to jest jego pokazowa też umiejętność, ale właśnie w połączeniu właśnie z lodem, czyli no dosyć mocna broń, zwłaszcza na speedstera właśnie, przeciwko speedsterowi tak właściwie. No i co mnie tutaj naprawdę mocno dziwi, to pokonują Flasha. To jest niesamowite. A właściwie taka powala, a ta druga teleportuje go. Ale tutaj jest kolejny, kurczę, mindfuck, czyli właśnie. Pamiętacie, jak Barry na początku tej walki rzucił tą właśnie piłką? Ona teraz wróci i mówi, właśnie Barry mówi, że przegraliście zanim ta walka nawet się zaczęła, czyli po prostu ta piłka wróciła i pokonała tych właśnie przyjaciół, no bądź co bądź Barry'ego. Jedyne po pokonaniu tych, no, przyjaciół Barry mu może już tylko jedno zrobić, czyli właśnie uwolnić Iris. No i to, co zamierzył właśnie, to zrobił. Barry właśnie używa właśnie urządzenia, żeby, no tego właśnie portalu, żeby wybawić, no to też to, ale to potem robi. Najpierw właśnie mówi do Iris, żeby szła. Iris nie chce właśnie zostawiać tych kolegów swoich właśnie, no czyli właśnie Camille i Davida właśnie, co też Cisco mówi, że on ich nie zostawi, no ale Barry używa właśnie tego urządzenia, które właśnie teraz trzyma w dłoniach, no i właściwie wciąga Iris ten portal i właśnie Iris zostaje w ten sposób uratowana, no ale zostali poświęceni dwóch ludzi dzięki temu niestety, więc no to już jest, widzimy właśnie czym się Barry teraz musiał stać, żeby właśnie Iris ocalić. Iris właśnie wraca, no ale no niestety dzięki właśnie no przejście przez pol coś tutaj jej uszkodziło, no i właściwie chyba dostał jakiegoś ataku. No a zwłaszcza no dzięki temu, że Barry właśnie pokonał tych przyjaciół, no nie ma kto jej właściwie pomóc, więc Barry może je to zrobić tylko właśnie jedno, czyli zniszczyć właśnie to Speed Force. Widzieliście właściwie na pierwszym screenie właśnie z tego odcinka. No nikt nie jest w stanie mu pomóc, bo zostali wszyscy właśnie powaleni właśnie przez tą sprzeczkę dosyć mocną. Barry użyła pioruna właśnie i niszczy Speed Force, czyli co w następnym odcinku będzie znowu musiał znaleźć tą prędkość, czy o co chodzi, bo już straciłem właściwie tutaj, co tu się teraz wydarzyło, to jest naprawdę enigmatyczne tutaj zakończenie odcinka, no ale dzięki temu uratuje Aiden, więc no emocje wróciły jak widać, więc moi drodzy, no to by było na tyle, jeśli chodzi o kurczę tą Speed Force, by to tworzyć nowe z emocjami już i Barry będzie miał emocje dzięki temu. I czy Negative Flash powróci w następnym odcinku z Negative Speed Force? No, tego się dowiemy pewnie za tydzień. Widzimy tutaj w kolejnym właśnie scenie właśnie Iwę, która mówi, użala się właśnie na cele, czy tam właśnie panikuje, że to nie jest jej świat, to nie jest jej świat i właśnie tak patrzy właśnie w lustro. Widzimy policjantkę, gdy wychodzi właśnie z Central City i tam posterunek policji. No i właśnie wciąga ją ktoś. Czyżby to była Iwa? Czyżby jakoś mogło, czyżby mogła ona nową tożsamość jakoś przybierać? A teraz będzie policjantką. No kurczę, na to wygląda. Jest, chyba następny odcinek będzie już finałem. Na to wychodzi z Iwo. A może Iwa przejdzie do właśnie siódmego tego sezonu, właściwie tego prawdziwego, no wolałbym raczej nie. Czyli moi drodzy, to byłby 20 odcinek, czyli 21 odcinków w sezonie. Czyli następny będzie ostatni, no, na to wychodzi, na logiczne tutaj myślenie, tak to będzie. I jeszcze jedną scenę, kurczę, po napisach tutaj dużo scen po napisach Once Upon a Time, czyli dawno, dawno temu, nie? You see? They're not coming to save you. They're coming to
to save me. Jest właśnie tak jak oryginalny Flash z oryginalny Wells z Ziemi pierwszej właśnie został pokonany. Pokonany, zabity przez Reverse Flasha, moi drodzy, więc no zobaczymy, czyżby Reverse Flash powrócił, no. To na pewno, ale czy Eva zrobiła to samo? Myślę, że tak. Ale teraz chyba on się odradza czy coś? Przez kryzys? Tego nie wiem, ale mamy Wellsa. Ciąg dalszy nastąpi, super. Czyli jakie to były, kurczę, czego konsekwencje? Kryzysu? Chyba tak, więc no. Następny odcinek będzie naprawdę dosyć mocny powrót. Dosyć mocny powrót będzie w następnym odcinku, no ale to niestety dopiero za tydzień. W tym momencie z wami żegnam i do usłyszenia do kolejnego odcinka Flasha. Być może za tydzień. Do usłyszenia.